Można powiedzieć złota rączka, bo ona potrafi cośkolwiek naprawić. To coś podchodziło, coś trzeba było coś zepsuć, coś trzeba było sobie naprawić. Jak się nie dało naprawić, to trzeba było wyrzucić. Ale tak się starało, tak się myślało, że trzeba było naprawić. No i tak do skutku i to się po... Nawet i pospawało, wyprostowało. I taka była pomoc rolnikom. Chętnie rolnicy chwalili, chętnie gdzieś tam spotykali, czy przy jakiejś mleczarni, przy jakimś sklepie, na część rolnictwa, na część maszyny. Ty nic nie rób, tylko jedz do Waldka. A gdzie on mieszka? On mieszka tutaj, mówi, że jechał za torami na prawo. Jedz, pytaj. O kurde, gada drugi, mętelnicę wyrwało. Ty jedź do Waldka popytać, czy da się ją naprawić. Przyjeżdża, ty słuchaj. W ciągniku nawaliło mnie tylne koło. I co? No nawaliło, nie ma powietrza. No ja mówię, no to rozmontuj. Zobacz, czy dętka. Jak jest dętka, to naprawimy i wętelnicę wstawimy drugą. No, ale to trzeba rozmontować koło. Ja mówię, nie dam rady, to montuj sam. No, ale jak już chcesz, żeby to było pewne, to wykręć koło i przywieź dla mnie to koło. Mogę określić. Niektóry rolnik wie o tym i to zapamięta. Są żniwa. Niedaleko nas przychodzi ta maszyna, która mluci, kosi, nazywa się tam, no nie wiem, wistulia, czy bizon, czy jeszcze tam jakaś maszyna, która... no to kosi, nie? Te zboże. No i pewnie zatrzymała się w polu, silnik wygasł. Opowiadam to. Ja podchodzę, co się stało? A co się stało? Grzeje się silnik, nie ma chłodzenia. Ja mówię, chłopie, ja ci podpowiem. Chętnie. Ale ja mówię, to drogo będzie kosztować. Nie, to już podpowiem, to kiedy flachę wypijemy. No dobra, to może być i bez flachy. Musisz przeczyścić chłodnicę. Zapchana jest tobie chłodnica. A ona jest zapchana, chłodnica, tym pyłem, co ty żniwujesz. Bo jak ty żniwujesz, to wielka kurzawa w polu. O kurde mal, ale ty ma zmysły. A jak to zrobić? A możesz podjechać, długi przewód, ja mam wielką sprężarkę, włączamy, powietrze daje 8 atmosfer i my między soty pistoletem, ciśnieniem przemuchujemy. Jak on się cieszył, poszedł dalej w pracę w pole. Tyle mu określiłem. Była taka wiadomość, że dla faceta chłodnica poszła, pociekła. No to chłopak się dowiedział, przyjeżdża do mnie, czy ja mogę naprawić chłodnicę. Przywieź mi, ja muszę obejrzeć. Przywiózł faktycznie, mówię, ja ci zrobię. I chłopak się ucieszył. On wolał z Holandii sprowadzić chłodnicę, jak ja to naprawię. I ja to naprawiłem. On dla mnie zapłacił tyle, co chciał, ale ja mu naprawiłem, bo on by z Holandii sprowadził. Także ta chłodnica kosztowałaby mu dużo. Z Holandii ta część. Dużo rzeczy przykładowo mąż wykonywał dla rolnika, który ma traktor, ma pług, a my mamy działeczkę tutaj taką 35 ary i my sadzimy ziemniaki, sadzimy warzywa. No i w ramach współpracy mąż tam jemu zreperuje coś, a on przyjedzie nam założyć ten ogród. Tak, on nam zrobi co innego. No. Bo to jest współpraca. Jeśli coś komuś zrobisz, jeśli zrobisz jakąś usługę, to on tobie zrobi, on tobie przywiezie czegoś, ziemniaków przykładowo. Ja mu mogę doradzić, pomóc. No przykładowo on tam kosi trawę, coś pęknie. No ja mam spawarkę w swoim zakresie, no to przyjedzie, ja mu pospawam. No. No on za dobranoc jeszcze dalej. A on co chodzi o naprawę, to w domu sam sobie naprawia. Zobaczy, że ty masz spawarkę, że ty masz elektrody. On się skupia, on jedzie do sklepu, kupuje spawarkę. Ale on jeszcze nie zastanawia się. On nie jest pełnym jeszcze, jak elektrody kupić. Nie wszyscy mu doradzą. Taki spawacz to doradzi, bo się zna, że kupić takie elektrody czy takie. A on w danym sklepie jak zajdzie, to mu więcej nie doradzą jak elektrody. On przyjedzie do domu, nie będzie wiedział jak pospawać, bo nie wiedział jaka elektroda. Jaki materiał się spawa, bo dany
dany metal to też jest, nie każda elektroda się spawa, bo jest staliwo, żeliwo, a do żeliwa to też trzeba kupić elektrody żeliwne, ale ja już im to podpowiadam, niech oni wiedzą to na sumieniu, że musisz gdzieś się zgodzić i wiedzieć, co do tego potrzebne. No to w taki sposób. Samochód osobowy. No i przychodzi facetka, bo powoli przyjeżdża przez ten przejazd kolejowy. A samochód dajmy na Telanos, Polones. I ja słyszę tu przy domu wielki huk tego samochodu. Przychodzi facetka, panie ratuj, a co takiego? Bo skierowali, żeby iść do pana. Ja zachodzę, tłumik na pół samochodu oderwany i stoi na torach, na szynę trafiony. A kiedy trzeba zamknąć przejazd, a kiedy będzie szedł pociąg? Ja mnie zachodzę szybko, chłopie, jak jechał do przodu, to jedź szybko do tyłu. Nie wiesz, co daj dla mnie. To wsteczny i do tyłu. Piątka. Bo nie było blokady na szynie, tylko do tyłu, a do przodu nie. Tłucze mnie głowę. I przyjechał, wjechali tu na ten kanał. Jakoś tu wjechał, mocowałem, drutem wiązałem i na kanał, tu na rampę moje. No i zrobiłem usterkę. Pamiętasz? No, a kobieta radosna otwiera bagażnik i 30 jajek dla mnie daje. Ty kurik! Jedzie rolnik do lasu. On ma ciągnik, ma taką furmankę na dwóch kołach, na czterech kolach, na dwóch osiach. No i on to na tę furmankę ładuje, potem oś zgina. I te koła wychodzą krzywe. Przyjeżdża do mnie, ratuje coś? A ja mówię, co? Oś zgięta. Ja mówię, to wymontuj, przywieź, obieś i zrobimy. I tak było. Palenisko rozgrzewam. Oś przygotowuje końcówkę, gdzie tam jest co piasta i lużyńska, bo to trzeba wszystko wymontować, oczyścić ze smaru. To się czyści, robi się specjalny taki przyrząd i prostuje się te oś. Chłopak zadowolony pojechał, już ma wóz konny. No, także duże jest rzeczy, to jest, dlatego nazywany jest złota rączka, bo ta złota rączka potrafi.